Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mogliśmy powiedzieć raporty z Izraela, z Bliskiego Wschodu. Za mną jest Paweł Rakowski, którego państwo wcześniej słyszeliście na pewno w relacjach. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Myślę, że dzisiaj główne pytanie to o kwestie libańskie, Hezbollah. Czy tutaj pojawiły się jakieś prognozy, zapowiedzi, co planuje akurat ta organizacja? No cóż, to taka jest charakterystyka, że przynajmniej w przyszłości Hezbollah był to organizacją, która nic nie mówiła, a dużo działała. Tym samym sposobem też osiągnęła wielki, e, wielki respekt zarówno po stronie, e, po stronie opinii publicznej, światowej opinii publicznej, arabskiej ulicy i, i, i też izraelskich służb. E, no taka jest specyfika tego regionu, że z reguły się więcej mówi niż robi. Teraz zauważyłem, że w tej wojnie jest na, jest na odwrót, to, to Izraelczycy Dużo, du, dużo mówią, a działania nie są jeszcze, nazwijmy to, takie w, peł, w pełni rozwinięte. Jeśli chodzi o kwestie, o kwestie bezpośrednio e, związane z Libanem, czy może raczej frontem północnym od strony Izraela, frontem południowym od strony Iranu, bo to też, też trzeba mówić jak jest. Wczoraj w nocy doszło do wielkiego eksodusu mieszkańców południowego Libanu, e, którzy w strachu przed możliwą wojną e, opuścili swoje e, s, e, swoje domy I skierowali się na północ, w kierunku Bejrutu. W samym Bejrucie też doszło do zatrzymania pochodu hez zwolenników Hezbollahu, hezbollahu którzy wykręcili się po e, mieszanych, mieszanych szyicko-chrześcijańskich dzielnicach, Eina Rumia, e, Daura. E, dlaczego tutaj chrześcijanie zatrzymali tych, tych, tych zwolenników? Z tego względu, że e, zawsze no, jest taki domniemany strach, żeby, żeby ci ludzie przypadkowo nie stali się celem dla Izraela izraelskiego drona, czyli z izraelskiego lotnictwa. Zresztą Hezbollah, oczywiste jest to, że Hezbollah w ostatnich latach skupywał dość dużo nieruchomości, między innymi w Bejrucie, między innymi tym wybuchu w Bejrucie, w obszarach chrześcijańskich, no i w takich miejscowościach jak między innymi Amshid. No i tam, jak firmy budowlane, które należą, są powiązane z Hezbollahem, jak robiły inwestycje, to często te domy, czy też, czy, czy też ten biura, biurowce, czy też inna, inna infrastruktura, która była głębsza o kilka pięter w dół i tam jest magazynowana najczęściej broń, rakiety. Tym samym sposobem Izrael otwarcie przyznaje, że jeżeli dojdzie do konfrontacji z Hezbollahem, cały Liban zostanie zrównany z ziemią, a nie tak jak wcześniej, tylko obszary szyickie. To jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niezwykle istotne. No i też widzimy, że tak właściwie Hezbollah Podejmuje pewne, pewne działania. Przed chwilą była informacja, że jakieś niezidentyfikowane obiekty latające e, przeleciały z, z terytorium Libanu do Izraela. Wczoraj też e, doszło oczywiście do infiltracji z południowego Libanu, w obszaru Izraela, pięciu, pięciu Palestyńczyków z islamskiego dżihadu. Trzech z nich zostało zlikwidowanych. Też e, trzech bojowników Hezbollahu zginęło wedle komunikatów partii e, w wyniku izraelskiej odpowiedzi. E, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niezwykle istotne, Hezbollah zapowiedział odwet albo raczej prawo do odwetu za tych trzech bojowników. Tylko teraz tak, czy, czy ten odwet będzie wisiał przez całą wojnę nad Izraelem, powodując to, że oczywiście opinia publiczna, jak i też przede wszystkim sam Izrael będzie mocno skupiony na tym, co się dzieje na granicy libańsko-izraelskiej, czy, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie nazwijmy to deklaracja idąca do świata muzułmańskiego, świata arabskiego, no i też przede wszystkim do, do Palestyńczyków, ponieważ ten cały proceder odnosi się tego, że proirańskie aktywa często tak jakby poddopingują, pod czy raczej podjudzają Palestyńczyków do dalszych działań przeciwko Izraelowi, tak jakby łudząc ich to, to że, on, że, że ten Hezbollah, mityczny Hezbollah kiedyś też się włączy do tej, do tej konfrontacji z Izraelem. Przede wszystkim też trzeba się liczyć z tym, że do jakiejś odpowiedzi może dojść to znaczy do jakiegoś odwetu może dojść i to mo może doprowadzić do dalszej nie, eskalacji na tym odcinku. Istotne jest to, moim zdaniem, że Izrael wczoraj ustami Benjamina Netanyahu niejako nie odniósł się do, do Hezbollahu, tylko, ca tylko całe długie ekspozycje zarówno po hebrajsku, jak i też po angielsku były skupione na Hamasie. To jest, to jest istotne, to znaczy, że e, w pewien sposób e, e, Beniamin Netanyahu no jeszcze przynajmniej do, 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 do światowej i izraelskiej opinii publicznej tutaj nie kieruje uwagi na szyicką organizację. Niemniej władze izraelskie nakazały Izraelczykom może nie tyle co ewakuację z północnego Izraela, ale na pewno zabarykadowanie się w domach, jak i też e, są też informacje odnośnie tego, że e, władze izraelskie tak jakby nakazały e, Izraelczykom gromadzenie zapasów na 72 godziny. Czasami te, te informacje były dementowane, niemniej e, w Izraelu e, Pojawił się szał, szał, szał zakupowy. No i to jest o, o tyle istotne, że e, rakiety ze strefy gazy nie dolatują powyżej, Izra e, powyżej aglomeracji Tel Aviv, e, a to rozporządzenie było skierowane w, w, na obszar całego Izraela. Tylko i wyłącznie rakiety Hezbollahu póki co e, no, dosięgają. Z, Całą przestrzeń Izraela. Tak więc, tak więc, no, to moim zdaniem było takie dość, dość ważne nakierunkowanie na to, żeby jednak izraelska opinia publiczna mogła się liczyć z tym, że ta wojna może się rozszerzyć. Wczoraj też wedle komunikatu prasowego izraelskich mediów. Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu miał dokonać, miał ogłosić mobilizację, jak i też miał podjąć decyzję o przystąpieniu do wojny. Póki co to jest jeszcze taki komunikat medialny. Nie wiadomo, czy... Nie wiadomo, czy to była po prostu, nazwijmy to zagrywka psychologiczna, czy może jakiś komunikat idący bardziej do, do polityków ze, ze świata arabskiego i też, i też ze, ze, ze świata zachodniego. Wiemy o tym, że Francja jest dość mocno tutaj aktywna na tym, w tym trójkącie pomiędzy Hezbollahem, Izraelem i też Iranem, w sumie. Też, też wiemy o tym, że Amerykanie działają dość mocno intensywnie, żeby bezpośrednio z Irańczykami, żeby, żeby Polak się trzymał daleko od tego konfliktu, co jest, co jest niezwykle istotne. Wczoraj też w takim komunikacie izraelskich, i też nie tylko izraelskich mediów i też oficjeli, była wystosowana pewna groźba wobec Baszara al Asada. Dzisiaj też z, doszło do takiej sytuacji, że mieszkańcy tych zapomnianych w sumie przez Izrael, ponieważ wzgórza Golan są takim terenem, ja to tak trochę nazywam taką izraelską Syberią, takim, taką, takim miejscem zsyłki raczej, ale mieszkańcy kilkunastu miejscowości na Wzgórzach Golan też, z, też zostali uprzedzeni odnośnie tego, żeby mieli się na baczności, że przygotowywali schrony w związku z tym, że jest, jest zagrożenie, że jakieś drony mogą pojawić się ze strony syryjskiej. To by była pewnego rodzaju odpowiedź na wczorajsze groźby wystosowane wobec Baszara al-Assada, który no wręcz ze strony Izraela miał mieć tak jakby zapowiedź, że jeżeli się włączy do konfliktu, to e, zostanie zlikwidowany. E, to jest Moim zdaniem to jest, to jest istotne, jeśli chodzi o pewnego rodzaju e, e, balans, to znaczy Izrael... Gdyby miał się angażować w kolejną wojnę z Hezbollahem bez uwzględnienia syryjskiego komponentu, to, to, to by było dość mocno stratne. To znaczy, po pierwsze, jeżeli by była wojna na północy, to ona by musiała uwzględniać Syrię? To, to, jest, to jest nieuniknione. Nie tylko dlatego, że w Syrii znajdują się magazyny, jak i też szlaki transportowe dla, dla Hezbollahów w Libanie, ale też dlatego, że to właśnie przez, przez Syrię o wiele łatwiej trafić, do, przejechać do, do Bejrutu i o wiele łatwiej tak właściwie w okrążenie te bardzo trudne i nasycone właśnie Hezbollahem południe Libanu. To jest, Izrael już wielokrotnie wcześniej dawał do zrozumienia, że jeżeli by była wojna z Hezbollahem, Syria by była włączona do tego, tak więc, tak więc to jest, to jest moim zdaniem bardzo ważne. Chociaż oczywiście komunikat idący do Bashar al-Assada, żeby on się trzymał daleko od wojny, jak i też to, żeby on wpłynął na Hezbollah jest, jest tutaj troszeczkę tak jakby dość mocno medialny. To nie asad może wpłynąć na Hezbollah, to Hezbollah wpływa na Asada. Te relacje pomiędzy tymi dwoma ośrodkami są, są odmienne niż, niż tutaj ten komunikat by sugerował. Jeśli chodzi o odcinek północny, dalej mamy mobilizację. Trzeba Wziąć pod uwagę to, że Izrael ma więcej wojska w, na swojej północnej granicy niż jest przeznaczonych do, do działań na południu, z, zarówno i w Izraelu, jak i też i w Strefie Gazy. Tak więc, tak więc tutaj na chwilę obecną patrzymy i obserwujemy. E, Obecny etap tego, tych przepychanych, które się pojawiają, ponieważ one się będą pojawiać najprawdopodobniej, nie muszą doprowadzać do, do wielkiej eskalacji. E, znamienne jest to, że w 2006 roku e, ta prowokacja, do, która doprowadziła do wojny, też zdaniem części izraelskich polityków, ale też nawet i e, tutaj, jeśli chodzi o analityków, którzy zajmują się Hezbollahem, e, ta prowokacja w 2006 roku wedle założeń zarówno Iranu, jak i też Hezbollahu nie, miała nie doprowadzić do wojny. Tak więc, tak więc tutaj to jest, to jest o tyle istotne, że póki co jeszcze się wszyscy trzymają jakichś ograniczonych zasad konfliktu. Chociaż tutaj trzeba to zawsze uwzględniać, to, że po pierwsze, jedna prowokacja za dużo może doprowadzić do o wiele większej eskalacji. Z drugiej strony wydaje mi się, że Benjamin, Benjaminowi Netanyahu zależałoby na tym, żeby z jednej strony zająć się też nad tematem Libanu, jeżeli jest teraz taka okoliczność, jaka jest, ale z drugiej strony wątpię, czy izraelskie społeczeństwo chciałoby widzieć skompromitowane dowództwo, skompromitowane służby tak właśnie podejmujące rywala o wiele poważniejszego i o wiele trudniejszego, jakim jest Hamas, z którym, przypominam, od trzech dni Hezbo Izrael zmaga się. W niektórych miejscach, jak również z Rudem, to też pokazuje, że te problemy strukturalne armii izraelskiej, jak i też w ogóle państwa Izrael są o wiele poważniejsze i że moim zdaniem Izrael nie jest gotowy na a, przeciwnika tej, e, tej miary, jakim jest Hezbollah. Oczywiście to, 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 to walka pomiędzy tymi, e, tymi aktywami to nie jest walka rycerska, a, ale, ale tutaj trzeba się liczyć z tym, że już w chwili obecnej zginęło tysiąc Izraelczyków i. To już, to, już, to już jest bardzo dużo jak na, jak na izraelskie możliwości, i to też e, moim zdaniem będziemy na to, jak powinien uwzględniać. Izrael powiedzmy nie jest gotowy, ale czy Izrael ma świadomość braku gotowości na tego poważniejszego przeciwnika? Moim zdaniem od, od soboty y, Izrael zmobilizował 300 tysięcy żołnierzy. Żeby dołączyć to do stanu swojej armii, która no nie wiadomo, ile liczy, ale możemy sugerować, że w chwili obecnej w Izrael jest armia 400, może 450 tysięcy żołnierzy, która się mierzy z 20 tysięcznym hamasem, który który jest odstaje wyszkoleniem, odstaje uzbrojeniem, odstaje tak właściwie wszystkim, a mimo to, Izrael jeszcze się bije na własnym terytorium, plus oczywiście. Nie, Dochodzi do a, wydarzeń na zachodnim brzegu, o którym też nie możemy zapominać. W, wczoraj drugą noc rzędu e, wokół Jerozolimy, jak i też w Hebronie, w, w, pod Ramallah, Dżenin, tak właściwie, dochodzi do starć e, z Palestyńczykami. E, też dochodzi, też media informowały o tym, że izraelscy osadnicy do, 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 doprowadzają do, e, na własną rękę. Prowadzą działania przeciwko Palestyńczykom, czy to w Hebronie, czy to, czy, czy, czy to wspomnianym na Blus. Po prostu ataki izraelskich osadników. Często, często ci osadnicy zakładają mundury armii izraelskiej, żeby dokonywać swoich napadów, aktów barbarzyństwa. Czy też doszło do takiego wydarzenia, jeszcze chyba niepotwierdzonego nie oficjalnie, ale też niezdementowanego odnośnie tego, że dziesięcioletni Palestyńczyk z Hebronu został podpalony przez osadników. Tak więc, tak więc tutaj też też o tym trzecim froncie też o tym nie możemy zapominać, no ale to jednak wymaga uwagi. Niemniej Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Izrael tak właściwie no, musi, musi zaprezentować jakąś swoją potęgę wobec no, dość poważnego upadku swojego, swojego wizerunku, nie tylko w własnym społeczeństwie, ale przede wszystkim w świecie arabskim. To jednak, to jednak nie wydaje mi się, że, że te plany, jak i też te morale, które, które, Izrael, które, które Izrael pokazuje, że są okresy bardzo wysokie, starczą na długotrwałą wojnę. A wojna pomiędzy wojna z Hamasem i z Hezbollahem, to by była wojna bardzo długotrwała i wymagająca jak właściwie też nawet i interwencji wewnątrz. Na pewno na pewno Izrael musiałby w pewien sposób wejść do, wejść do Libanu, jak i też nie wiadomo też jak, jaka będzie przyszłość tej obecnej operacji. Czy nastąpi inwazja na strefy gazy, czy nastąpi okupacja Okupacja strefy gazy, czy nastąpi tylko częściowa okupacja, e, na chwilę obecną jeszcze nie wiemy. Tak jak w przeszłości to już bywało, podejrzewam, ważą się losy polityczne, jeśli chodzi o e, te właśnie warianty, które może, które może podjąć Izrael. E, wydaje mi się, że... E, Czasowa okupacja strefy gazy jest niewykluczona, chociaż, chociaż ja nie wiem, czy, czy Izrael, być może odczytując obecne, obecny wariant operacyjny Hamasu, który on przyjął, nie liczy się, może liczyć się z tym, że tylko Hamas na to może czekać. To znaczy w chwili obecnej nam się już odwróciły troszeczkę te relacje przynajmniej medialne. Teraz już świat zaczyna żyć strasznymi widokami zniszczeń strefy gaza, a przede wszystkim ofiarami cywilnej, ofiarami cywilnej po stronie palestyńskiej. No i Izrael tak właściwie walczący z Hamasem na ulicach strefy gazy to jest nie tylko widok, ale też przede wszystkim kolejne kolejne straty armii izraelskiej. I oczywiście Izrael może zająć Strefę Gazy, ale to może być bagno, które będzie kosztowne pod każdym względem politycznym, militarnym, i przede wszystkim też to, że zarówno zakładnicy, którzy są przetrzymywani w Strefie Gazy, jak i też jak i jaki też sam sam żołnierzy izraelskich, no, mogą być po prostu zbyt duże i, I to może tak właściwie doprowadzić do tego, że koszty tej wojny będą zbyt jeszcze większe, niż w chwili obecnej o, o, obecnie są, a są już gigantyczne. Bardzo dziękuję za ten komentarz, Paweł Rakowski. Do usłyszenia, kłaniam się. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia, subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia.